Siema wszystkim! Nareszcie nadszedł ten dzień, kiedy mogę wam ogłosić, że pracujemy nad teledyskiem do mojego pierwszego debiutanckiego singla Maska, który już, jak wiecie, niedługo będziecie mogli zobaczyć na wszystkich streamingach i mam nadzieję, że będziecie oglądać, mam nadzieję, że miło przyjmiecie. Nareszcie zebraliśmy się tutaj wszyscy, pracujemy pełną parą, od rana siedzimy w studiu i nagrywamy. Mam nadzieję, że miło przyjmiecie i zapraszam was do oglądania i pozdrawiam. Mów jak odczucia. Jak odczucia? Bardzo fajnie. Ekscytację czuję, że już niedługo wyjdzie mój singiel. Słuchajcie, jestem pierwszy raz w Rzeszowie i nagrywamy dzisiaj teledysk. To jest mój drugi teledysk dopiero, więc mam nadzieję, że pójdzie nam znakomicie. Zaraz wchodzimy. Make-up przykuwany jest już w trakcie. Bardzo się cieszę, że będę mogła pomóc wybić, mam nadzieję, ten singiel. I co, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chłopcze, ty mój. No zaraz będę mokry, to wszystko mówi, kurczę, ale no będzie zimno mi. Serio, to jest przyjemne. Jest 23, 22, coś takiego. 22.30. Ale... No, w połowie. Pozdrawiam. Zimno, zimno troszkę jest, ale no dałem radę. Pierwszy raz nagrywam coś w deszczu, w ogóle nigdy nie miałam takiego doświadczenia, ale kurczę, zawsze widziałam takie ujęcia i nigdy nie doświadczyłam. To teraz nagrywamy, sety i ujęcia teledyskowe. No, podobają mi się i od dzisiaj wiem, że mam lepszy lewy profil, więc jak będziecie mi robić zdjęcia, to od lewej strony. Pozdrawiam. Dawaj, 3, 4. Przegrałam w ogóle. Oliwka, cieszę się, że jesteś tutaj? Tak? Co za optymizm! Patrzcie, mamy tutaj taką mega fajną garderobę i tutaj na przykład znajduje się, kurczę, moja marynarka z finału Voice'a, przez Kowalowe tworzona. No, kurczę, mam do niej sentyment. Tutaj jest też stworzona dla mojej mamusi od Kowalowe. No i fajne stroje, fajne, będą użyte w teledysku, więc zobaczycie już je niedługo. Co dziuchasz i kukasz? Co? Co chciałeś powiedzieć? Nic, po prostu robię ci drugi plan. A, okej, rozumiem. So rich, my watch is referred as a ghost. Yeah, and Sachi, my wifey is close. Yeah, and house is so new that the maps in your phone even say that location's remote. Na koniec się położę można nie całym. Jako 14-latek, który się ciągle uczy i ciągle dokształca, mam nowe doświadczenia, chciałam też pokazać, jak to wygląda od naszej strony, od strony social media, od strony nie tylko wokalistów, ale również modeli, tancerzy, całego show biznesu artystycznego. Więc chciałam przekazać tym po prostu, że nie zawsze to jest takie super kolor. A główny przekaz tej piosenki, tego teledysku, to? Główny przekaz to jest właśnie to, że nie zawsze to, co widzimy na social mediach, te uśmiechnięte twarze i wszystko jest prawdziwe, bo często nie możemy pokazać tego, co chcemy pokazać. Po prostu musimy czasami ukrywać pewne rzeczy, żeby ludziom, którzy nas obserwują, nie dostarczać złej energii. Chcemy wam dostarczać jak najlepszej tej energii, takiej wesołej, żebyście byli szczęśliwi, uśmiechnięci. No i zawsze musimy to robić nawet wbrew naszym złym emocjom.
mi, kto występuje i jaki jest wpływ tych ludzi na ten teledysk. W teledysku chcieliśmy trochę różnorodności, więc w teledysku wystąpi Karolina Olszewska, która wygrała pierwszą edycję polskiej wersji dla dzieci You Can Dance, nowa generacja. Jest też Oliwia Górnia, która wygrała w duecie z Roxy Węgiel program Dance, Dance, Dance jako najmłodsze uczestniczki. I jest też Adrian i Ola, którzy byli w Top Model i zajmują się modelingiem, więc chcieliśmy różnie dobrać każdego z uczestników, no i ja jako wokalista śpiewając, więc chcieliśmy, żeby każdy był inny i żeby każdy pokazał coś innego. No i tak się okaże w teledysku, tak będzie. Jak podobał Wam się vlog, to zapraszam Was wszystkich do subskrybowania, pisania w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to nie piszcie, ale jak tak, to piszcie. I pozdrawiam Was i życzę Wam wszystkiego. Oglądajcie.